Cześć i witajcie w propozycjach rzeczy, które powinny być w Minecraft. Ostatnio w ankiecie to wy wybraliście temat tego odcinka, że to mają być ogólne propozycje do tej gry, więc zaczynajmy. Bazalt jest przepięknym blokiem, który na chwilę obecną ma tylko swoje 3 warianty bloków i jest to zdecydowanie za mało. Rozumiem, że ten blok jest tego typu blokiem, który nie posiada swoich półbloków, murków czy schodków i uważam, że taki zamysł do tego bloku pasuje, ale za to powinni dodać większą różnorodność tego bloku. Kolorowe latarnie morskie. Do ich craftingu byśmy wykorzystywali bloki koralowców i oczywiście kryształy pryzmarynu, żeby uzyskać takie przepiękne podwodne świecące bloczki. Byłaby to świetna okazja, żeby w końcu dodać kolorowe światło do Minecraft, gdzie do takich bloczków idealnie by to przypasowało. Miedziane, utleniające się piorunochrony. Jest to jedyny przedmiot z miedzi, który się nie utlenia, mimo że on jest w 100% zrobiony z miedzi, a to byłaby idealna okazja, żeby chociażby takim piorunochronom dodać funkcję, że czym bardziej byłby utleniony, tym słabiej przyciągałby do siebie pioruny, więc naszym zadaniem byłoby to nawoskować, zanim taki piorunochron gdzieś postawimy na naszym drewnianym domku, a do tego jeżeli chodzi o budowę, na przykład często takie piorunochrony są wykorzystywane jako rury miedziane, więc one po prostu te rury z czasem by się nam utleniały, co tak, żeby pięknie i naturalnie by wyglądało w naszych budowlach. Od bardzo dawna po głowie mi chodzi pomysł, żeby z itemków, z których nie ma bloków, żeby właśnie było można tego typu bloki wykraftować. Jest to dość genialny pomysł i kreatywny. Te bloki nie musiałyby posiadać swoich wariantów w postaci półbloków, schodków, murków, po prostu te bloki byłyby w jednym wariancie, żeby te itemki jeszcze bardziej zyskałyby użyteczność, zwłaszcza, że Minecraft głównie nam służy do budowania, do tworzenia, więc większa gama tego typu właśnie bloków jeszcze bardziej urozmaiciłaby naszego Minecrafta. 5 nowych, mniejszych obrazów do Minecraft. Na pierwszym mamy wizerunek małego silverfisha w kamieniu, następnie mamy szkieleta, rybkę, pająka oraz owoce na talerzu. Nowe szablony oraz wzory, które byśmy zakładali na tarczę. Nawet takie symboliczne 2 szablony na tarczę by nam się przydały, ponieważ trzeba pamiętać, że na tarczę można nakładać banery, więc wizerunek banera możemy przenieść na tarczę, więc tak naprawdę tarcza może się wyróżniać na multum innych sposobów, ale mimo wszystko wzory nawiązujące bardziej do naszej zbroi, czy nawet gatunku, z czego zostały te wzory stworzone, jak najbardziej do naszego wyposażenia by nam się przydały. Kolejny pomysł, który po głowie mi chodzi już od bardzo dawna, konkretnie żeby była przecinarka tylko do drewna. Mamy taką przecinarkę kamienną, gdzie oczywiście uzyskamy różne wyroby kamienne i o wiele taniej niż w craftingu, ale coś takiego tak, żeby nam się przydało do drewna, albo by mogła ona wyglądać bardziej podobnie właśnie do przecinarki kamiennej, tylko dół tej przecinarki byłby zrobiony z drewna, ewentualnie mógłby to być zupełnie nowy model i ten uważam, że jest idealny, jeżeli chodzi o właśnie o taką piłę do drewna i chociażby to by nam posłużyło do nowej roli dla wieśniaka, albo jako stolarz, albo jako drwal. W takiej przecinarce byśmy wytworzyli nowe warianty beczek z pozostałych rodzajów drewna. Standardowy wygląd beczki byłby to uniwersalny rodzaj oraz kolor, tak jak jest to na przykład w przypadku zwykłej sakwy czy chociażby świeczek, a z pozostałych oczywiście rodzajów drewna byśmy uzyskali nowe przepiękne beczki. Jak i nowe beczki, to także i nowe rodzaje skrzynek z pozostałych rodzajów drewna. Generalnie jest to fajny pomysł, aby Mojang dodał taką mniejszą aktualizację związaną z drewnem, bo skoro i tak Mojang chce wypuszczać mniejsze update'y, to na przykład temat jednej takiej aktualizacji mógłby właśnie odnosić się do nowych wariantów drewna oraz jego wyrobów, drewniane biblioteczki oraz ich warianty rzeźbionych półek na książki z pozostałych rodzajów drewna, bo oczywiście to też by nam się bardzo przydało. Mojang częściej robi coś z kamieniami, by dodać im nową użyteczność, dodając im półbloki, murki czy po prostu jakieś nowe warianty rzeźbione, a z drewnem już prędzej Mojang doda nowy rodzaj drewna, niż żeby zrobić coś nowego, jakiś nowy kształt desek z aktualnego drewna, jakie mamy w Minecraft już od tylu lat. Na przykład z drewna byśmy wytwarzali drewniane panele oraz gładki wariant desek, które byśmy mogli wykorzystać do ścian, podłóg, sufitów, budowy domków, dachów, no do czegokolwiek oczywiście by to nam się nadało. I zobaczcie, 2 nowe warianty desek, a zobaczcie ile daje nam to nowych wariantów oraz możliwości w budowie. I z ostatnich drewnianych rzeczy uważam, że także przypasowałyby ule z pozostałych rodzajów drewna i oczywiście drabinki, te nieszczęsne drabinki, które już dawno powinny mieć swoje inne warianty, czy nawet z jakichś surowców, bo to też by fajnie przypasowało, no ale Mojang także z tym się ociąga, więc taka przecinarka naprawdę dałaby nam wiele różnych możliwości, jeżeli chodzi o drewniane nowe wyroby.
nowy mob, nosorożec, który występowałby na wszystkich wariantach sawanny i miałby swoją mniejszą wersję. Atakowałby gracza, jedynie podrzucając go do góry swoim rogiem. Gracza by zaatakował, jeżeli w pobliżu znajdowałoby się jego młode, lub po prostu gdyby gracz jako pierwszy uderzył tego nosorożca. Żywiliby się trawą, mniejszą i tą dużą, oraz żyliby w niewielkich stadach. Takie nosorożce przesiadywałyby niedaleko zbiorników wodnych. Większy wariant nosorożca po śmierci rzadko dropiłby nowy wariant rogu. W zbiornikach wodnych żyłyby aligatory, także posiadałyby swój mniejszy wariant. Taki aligator w promieniu 10 kratek od takiego jeziora atakowałby wszystkie pasywne i agresywne moby. Mały wariant aligatora uciekałby przed graczami oraz agresywnymi mobami, jedynie by atakował pasywne moby, oraz aligator po śmierci nic by nie dropił. Ciekawe, ilu z Was pamięta, że kiedyś w Chinach chińska społeczność miała możliwość wybrania moba, jakiego by chcieli zobaczyć w Minecraft. Mieli do wyboru pandę, aligatora, złotą małpę, jelenia czy różowego delfina. Chyba każdy już dobrze wie, że wygrała panda. W końcu najbardziej z Chinami kojarzy się m.in. panda, więc nic dziwnego, że właśnie tego moba wybrali. Ale pozostałe 4 propozycje jak najbardziej nadal pasują do Minecrafta i mam nadzieję, że prędzej czy później faktycznie te mobki trafią do tej gry. Ale wracając do sawanny, to m.in. też mieliśmy obiecywane kopce termitów, gdzie miały właśnie mniej więcej tak się generować, oraz także miały występować tutaj malutkie termity. Mam nadzieję, że to także się doczekamy za niedługo w Minecraft, bo tego typu bloczki jako dirt przedziurawiony do dekoracji idealnie by nam się przydał. Propos zapomnianych rzeczy, to jeszcze niewiele osób pamięta, że jeszcze za czasów Notcha padła propozycja, że w Minecraft będzie można pisać książki oraz malować obrazy. Jak dobrze wiemy, książki można pisać i to się doczekaliśmy, no ale malowanie własnych obrazów piksel po pikselu, no niestety tego się nie doczekaliśmy, a uważam to za genialną opcję, żeby jeszcze bardziej urozmaicić obrazy oraz żeby dodać nowy stół artysty czy jakiegoś malarza, gdzie do wieśniaka także idealnie by to przypasowało, a z barwników byśmy wytwarzali na przykład w jakichś małych słoiczkach farby, którymi byśmy mogli malować. A czy pamiętacie jeszcze propozycję Rubinu, gdzie początkowo tym mieliśmy handlować z wieśniakami? Jest to wciąż dość pożądany surowiec do Minecrafta, żeby dać mu nową użyteczność. Może żeby handlować z nowym gatunkiem wieśniaków, albo żeby właśnie z tego surowca wytworzyć nowe, jeszcze lepsze, genialne narzędzia oraz zbroje. Ten surowiec występowałby w Overworldzie, ewentualnie także byłoby można go przepisać do jakiegoś indywidualnego biomu, jak to jest w przypadku emeraldów. Uważam to też za całkiem fajny pomysł i ten surowiec także pojawiałby się w wariancie Deep Slate'u. Ciekawą też koncepcją jest, żeby ten blok był budowlanym surowcem, ponieważ takich nigdy nam za wiele w Minecraft, a przepiękne czerwone wyroby z tego rubinu byłyby idealne. Ja bym jeszcze zmienił sam kształt tego rubinu, jako po prostu taki osobny itemek, który by nam wypadał z surowca, ponieważ ten zwykły, taki bardziej sześcienny kształt nie do końca do mnie przemawia, a rubin raczej nam się kojarzy bardziej z takim eleganckim kształtem, który tutaj jest idealnie zaprezentowany. A nowych surowców w Minecraft nigdy nie jest nam za wiele, nawet jeżeli miałby on występować pod innym wariantem, na przykład w Endzie, gdy ten wymiar w końcu doczeka się swojego update'u. A może i wy macie jakieś propozycje, co z takiego rubinu byłoby można wytworzyć? Komentarze są wasze, lajkujcie, subskrybujcie, żeby być na bieżąco, zapraszam na mojego Discorda, gdzie mnie lepiej poznacie oraz szybciej dowiecie się, jakie planuję filmy na kanał. Link macie w opisie i do zobaczenia.